Państwa kolejne wiadomości będą tutaj w naszym radiu. To KFM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No dzisiaj mamy już kolejny dzień maja. Janek Witek umarł 21 maja, proszę Państwa, 4:10 nad ranem. Proszę Państwa, w samotności, no bo gdybyśmy wiedzieli, że on aż tak ciężko chory, ale pogotowie go zabrało, proszę Państwa, na zawał serca umarł nad ranem. No miał wiele problemów. Proszę Państwa, że Polacy tutaj chcieliby uchodźców przyjąć, ale sami sobie nie mogą pomóc, dopomóc. Ile ludzie mają problemów? Przecież ta von Lipski, jak on wziął kredyt na nią, no żeby jej pomóc, to więc nie wiem, czy to było 5 tysięcy, czy ile. No to przecież ona wcale tego nie spłacała, o spłacaniu nie myślała. Janek Witek co 5 sekund to mówił, że ta Lipska, von Lipski. My mówimy von Lipski, tak żeby to było. I na zawał serca umarł z powodu tych procent, jak to mówią, prawda? Bierze na procent żydowski. Z tego powodu umarł. Słuchają Państwo Radio Maria, a przed nami oczywiście, jak o tej porze, koncert życzeń. Koncert życzeń, proszę Państwa, wcale nie żałuję jednak, że tutaj w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra miałyśmy bezpośrednio wiadomości z Watykanu. No, papież to już od kilku dni trąbi, że myślicie o zwierzętach, myślicie o kocie, myślicie o psie, ale jednak nie o człowieku. No to więc ludzie tutaj w Polsce mają problemy, że Polacy sobie sami jakby nie mogą pomóc, a teraz co dopiero, że oni będą tutaj uchodźców przyjmować, prawda? Przecież wiadomo, że to chyba jest niemożliwe. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. O Biblii tutaj radio z Watykanu też mówiło. Ale wiecie Państwo, czytam Biblię i myślę o śmierci. No to przepraszam bardzo, jeżeli Biblia jest Słowem Bożym, Państwo zobaczą, jak chytrze ten diabeł działa, prawda? Który mówią, że się nie kształcił, a taki mądry. Ja mnie przepraszam bardzo, to nie mowa była w Biblii o diable, tylko w Biblii była mowa o Jezusie Chrystusie, że się nie kształcił, a był mądry. A tutaj począwszy od Nocy Muzeów, od wczoraj i od przedwczoraj i w ogóle, mówią o uniwersytecie, na temat uniwersytetu. Ja to mogę tylko tyle powiedzieć, co wystarczy, że uniwersytet jest wymysłem średniowiecza. A co było wcześniej? A no właśnie, wcześniej jak wcześniej, szkoła jak szkoła, po prostu trzeba było być po takich szkołach, żeby być kimś. No to więc, ponieważ Żydzi się kiedyś dzielili, teraz też linia Mysia lubią się dzielić. No to więc wtedy, kiedy wypowiada się w radiu Maria Krystyna Pawłowicz, no to zaraz jakiś tytuł padnie, docent, doktor, habilitowany, no bo lepiej, żeby to powiedzieć, to inaczej słuchają, a przecież miało być odwrotnie. Kto będzie najmniejszym, prawda, ten będzie największym w królestwie. Odwrotnie, także wiecie Państwo, coś koło Biblii, ale zawsze partacze z partaczą. No, myślę o śmierci. No to jak to czytać Biblię, jak Biblia mówi o Królestwie Bożym? Proszę oglądać kanał w internecie Wiesiolandia Król, Wieholandia Król. Tutaj mamy El Mercedes. Proszę oglądać na Google Plus, Daily Motion i youtube.com.